Na pograniczu historycznym polsko-rosyjsko-łotewskim byłoby to coś pięknego. No ale jest jeszcze Żagar, jest jeszcze Doyle i są jeszcze cztery okrążenia z tymi dżentelmenami. Jest Doyle, który z wyścigu, a wyścig idzie coraz lepiej i to mnie nieco martwi. Piotr Pawlicki, a zatem wyścig wielki. Sajfudinow tor pierwszy, Żagar na trzecim, Doyle na czwartym, a na drugim w kasku niebieskim Patryk Dudek, który jedzie w pierwszy sezon jako stały uczestnik cyklu Grand Prix. Toś ma w górę Patryk Dudek na wejściu w łuk. Jakiś absurdalna przewaga nad Emilem Sajfudinowem i Jasonem Doylem. Doyle się rozpędza, ale nie wystarczy tam pary na prowadzeniu. Patryk Dudek, Sajfudinowy Doyle po szerokiej paszki ciągnie, jest za kołem naszego reprezentanta, ale cały czas rozprowadza tę stawkę. Duzer zakopał się w tym piachu, w tych wydmach. Sajfudinow jednak odzyskuje, robi się nam turniej, robi się ściganie. To Fata Morgana jednak tutaj przynosi jakieś efekty, ale niech to wszystko się pisze według tego scenariusza. Duzer zna prowadzeniu, szaloną walkę toczy Sajfudinow z Jasonem Doylem. Jeszcze raz się mijają, jakby byli panowie w Warszawie, jakby Sajfudinow to nie był Sajfudinow, stanął w Polsce. Doyle to wykorzystał, nic nie widział, pod wszystko w jakimś szalonym kurzu. Doyle jest na drugim miejscu, Emil jeszcze raz dostaje jakieś niesamowite strzały, to jest coś niewiarygodnego, chyba już mu się nie uda. Jeszcze jedna szansa przed Emilem Sajfudinowem, Doyle na drugim miejscu wjeżdża do finału, ale tam mamy trzech Polaków, coś wielkiego. Patryk Dudek w wielkim finale, Doyle z trzema Polakami będzie się mierzył i będzie ostatni w tym finale. Emil Sajfudinow przegrywa walkę o ostatni wyścig w biegu niesamowitym. Rzecz niebywała, to co zrobił Patryk Dudek i to co pokazali Doyle oraz Sajfudinow w tym wyścigu. No mieliśmy trochę Takaru dzisiaj na stadionie Żużlowym w Daugavpil. Tutaj w tym kurzu, naprawdę cudowny wyścig. Jakże piękna postawa, prawo serii.